Dobra, teraz słuchajcie, wieśniaki, my musimy się sprzeciwić temu, jak on ma CM Punk chyba. Tak tylko on może mnie zbić, a ja się go boję tak, że przez tydzień z łazienki nie wychodziłem. Co wy na mój temat rozmawiacie? Jeśli chcecie pogadać, to słucham. No śmiało, kartofle, nie powiecie, to wpazdzież wam Damia i mój goryl. Bo jak chcecie wiedzieć, co ja o was myślę z gorylem, to widzę w was trzy głupie drewniaki. No i co, łyso wam? Ej ty, grobasie, słuchasz, co ja mówię? Nie no, po prostu bezczelny, śmieje się ze mnie, a popatrz na siebie, jak ty wyglądasz. No właśnie. Jak chcesz, to zaraz wpazdziesz, dostaniesz, co nie, chłopaki. Tak. I co dalej się śmiejesz, to coś ci powiem, masz łysy brzuch i brzydkie kolana, a na głowie czapkę z lompekso, i co teraz powiesz? Nie odwracaj się, jak mówię, kasztanie. Nie no, z tobą trzeba coś zrobić, bo groźny dla otoczenia jesteś, jeszcze pierdniesz i wszyscy padniemy, a cenka nas wybije. Ej chłopie, co ty zasnąłeś, czy marzysz o pasie WW? I chcę coś ci powiedzieć, nie będziesz mnie obrażał, bo wejdę do ciebie do domu i cię okradnę, haha. Posłuchaj mnie uważnie, drewniako, ja o niego w domu stoję na czatach, a jak wejdziesz, to cię pobiję. No właśnie, widzisz, mam swojego goryla i zarazem ochroniarza, i teraz wszyscy boją się mnie w tej obsranej bodzie. Ty też powinieneś się bać, bo jak nie będziesz się zachowywał jak twoi koledzy, to napadnę cię w warzywniako. Wes, przestań, nie strasz go, bo ja ciebie nastraszę big schowem. Tam nie boję się go, mój goryle rozprawi się z nim. O tak. Widzicie, nikt mi nie podskoczy w tym korniku, ha 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 ha. A właśnie propos koszolek, to wy wymyślcie fajne godło, a potem wyślijcie rysunek paczką na mój adres e-mail. Co nie, gorylo, tak. No a teraz zagramy sobie w papier, kamień i nożyce. Raz, dwa, trzy. No nie wszyscy kamień gamoni, ja tylko mogę kamień. Dobra, zagramy jeszcze raz. Siemka wszystkim, jestem Howard Webb i przeprowadzę wywiad z niezapowiedzianym gościem, oto John Cena. Yes, yes, yes. Słucham ciebie, dobry człowieku. Czy to prawda, że wczoraj na kolację jadłeś placki z makaronem? O nie, te placki były posypane cukrem z cekierniczki. I piłem do tego Pepsi z bąbelkami. No chyba to już wszystko, co jeszcze chcesz wiedzieć. A jeszcze zapomniałem dodać ważną wiadomość, że Wade Barrett jest moim najdroższym kolegą, tak super go lubię, że niedawno pobiłem go na TLC. A tak naprawdę to Randy Orton jest najlepszy kolega, ale na wczorajszej kolacji nie starczyło dla niego placków. No nie, co ty to robisz, mówiłem, że toaleta jest na zewnątrz, budynko. A wziąłeś przydopasa ze sobą, aby się nie zgubić. Ha 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 ha. Co w tym śmiesznego? To, że wczoraj na kolacji zaprosiłeś Ortona, a mnie nie, i jedliście placki z cukrem, po prostu bezczelny jesteś. Aha, i tydzień temu miałeś mi przynieść grę Wormsy i nie dotrzymałeś słowa. I co fajnie, to tak, zobaczysz, policzę się z tobą. Abym zapomniał, będę oglądał ciebie w telewizji TVN w Faktach po Faktach. Tylko po co ty tam leziesz, jeśli występujesz już w wiadomościach, haha, ale dowcip, haha. Posłuchaj mnie, cena, nigdy nie zamkniesz mnie już w toalecie tak jak na początku, teraz ja będę cię zamykał. Tak to zobaczymy, jak cię dopadnę, to po tobie zostanie sam przydopas. Nie będę miał litości dla ciebie i na Royal Rumble wyrzucę cię z ringu, więc możesz pomarzyć o złotym kiblu. O nie. O tak, zobaczymy, jaki mocny jesteś, sztywniako. A propos tych placków, nie zasługujesz na nie, bo one nie są dla lamosów tak jak ty.
I teraz wygrałem z tobą na słowa, a tak samo wygram z tobą w ringo. A teraz możesz już płakać, bo skreślam cię już z listy wchodzenia do łazienki, i twojego przydopasa też. A teraz idę stąd, bo zalatuję tokałem. To już koniec, dziękuję za obejrzenie i na koniec powiem tak narty.